Odbierając pasywnie piękny oddech w teraźniejszym momencie, należy pozwolić zniknąć percepcji wdechu, wydechu, początku, środka lub końca oddechu. Wszystko to, czego się doznaje, to doświadczenie piękna oddechu trwającego w danej chwili. Umysł nie przejmuje się już tym, jaka jest aktualnie część cyklu oddechu, ani tym bardziej tym, w jakiej części ciała się on przejawia. Upraszczamy obiekt medytacji, czyli doświadczanie oddechu w obecnym momencie, odzierając je z wszelkich zbędnych szczegółów, wychodząc poza dualizm wdech-wydech, będąc jedynie świadomym pięknego oddechu, który pojawia się płynnie i nieustannie, nie podlegając niemal żadnej zmianie. Nie rób zupełnie nic i dostrzeż, jak ten łagodny, piękny i ponadczasowy oddech przejawia się w tobie. Sprawdź, na ile uspokojenia możesz mu pozwolić. Nie śpiesz się i posmakuj słodyczy pięknego oddechu, coraz bardziej spokojnego, coraz słodszego. W tym momencie oddech może zniknąć całkowicie, nie gdy ty tego chcesz, ale gdy jest odpowiednia ilość spokoju, by pozostało tylko to, co piękne. Pomóc tu może pewne porównanie wzięte z książki Alicja w Krainie Czarów Lewisa Carrolla. Alicja wraz z królową Kier dostrzegają na niebie uśmiechniętego kota z Cheshire. Gdy przyglądają się temu zjawisku, z początku znika ogon kota, potem łapy, a następnie znika całe ciało i pozostaje tylko głowa, która wciąż się uśmiecha. Wtedy to głowa kota też powoli przechodzi w nicość, poczynając od uszu i wąsów i dalej. Aż wreszcie cała znika, pozostaje już tylko uśmiech na niebie. W tym porównaniu nie ma już ust, które by się uśmiechały, choć nadal widoczny jest uśmiech. Jest to bardzo trafna analogia do procesu odpuszczania na tym etapie medytacji. Uśmiech na twarzy kota oznacza piękny oddech. Znikający kot reprezentuje oddech, który zanika, a bezcielesny uśmiech wciąż widoczny na niebie znaczy czysto mentalny obiekt piękna, wyraźnie widoczny w umyśle. Ten całkowicie umysłowy obieg medytacyjny nazywa się nimitą. Nimita oznacza w języku palijskim znak. W tym kontekście będzie to znak umysłowy. To jest jak najbardziej prawdziwy obiekt w sferze umysłowej citta i gdy się pojawia po raz pierwszy, jest bardzo zadziwiające. Ta niezwykłość wynika z tego, że nie doświadczyło się wcześniej czegoś podobnego. W tym momencie też pewna aktywność umysłowa zwana percepcją lub kojarzeniem szuka w pamięci odpowiedniego doświadczenia z codziennego życia, czegoś, co byłoby choć nieco podobne, tak by dostarczyć odpowiedniego opisu umysłowi. Dla większości medytujących to niematerialne piękno. Ten rodzaj umysłowego, radosnego uniesienia będzie postrzegany jako piękne światło. Nie jest to jednak światło. Oczy są zamknięte i świadomość wzroku od dłuższego czasu już nie funkcjonuje. To jest świadomość umysłu uwolniona po raz pierwszy od świata pięciu zmysłów. Może być to podobne do księżyca w pełni, reprezentując w ten sposób promienny umysł, który wychodzi zza chmur, czyli spoza świata pięciu zmysłów. To, co się manifestuje, to umysł, nie światło. Choć dla większości wydawać się będzie światłem, zatem będzie kojarzone ze światłem, gdyż tylko taki niedoskonały opis jest tym, co percepcja może zaoferować. Dla innych medytujących pierwsze pojawienie się nimity przejawia się skojarzeniowo jako doznania cielesne, takie jak intensywny spokój lub wręcz ekstaza. Należy znów podkreślić, że świadomość ciała, czyli tego, co doświadcza przyjemności i bólu, ciepła i zimna itd., już dawno nie funkcjonuje, więc nie jest to fizyczne doznanie. To jest po prostu percepcja podobna do przyjemności. Niektórzy widzą białe światło, niektórzy złotą gwiazdę, niektórzy błękitną perłę. Najistotniejsze jest, by wiedzieć, że wszystkie opisują te same zjawiska. Wszyscy doświadczają tego samego, czysto mentalnego obiektu, a wszelkie szczegóły przejawiają się poprzez procesy skojarzeniowe. Można rozpoznać nimitę dzięki sześciu następującym cechom. Po pierwsze, pojawia się jedynie po piątym etapie medytacji, po tym jak medytujący pozostawał przez długi czas z pięknym oddechem. Po drugie,
pojawia się, gdy oddech znika. Po trzecie, przychodzi tylko w momencie, gdy pięć zewnętrznych zmysłów wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku przestaje całkowicie funkcjonować. Po czwarte, przejawia się tylko w cichym umyśle, kiedy opisujące myśli są całkowicie nieobecne. Po piąte, jest zadziwiająca, ale bardzo atrakcyjna. Oraz po szóste, jest pięknie prostym obiektem. Wspominam o tych cechach, by odróżnić prawdziwe nimity od wyimaginowanych.